Władca, rycerz, poeta? Księcia Henryka IV, zwanego Probusem, a więc prawym, można by zapewne opisać jeszcze wieloma określeniami. Była to bez wątpienia postać nietuzinkowa. Pochodzący z rodu Piastów, dał się zapamiętać m.in. jako ambitny polityk dążący do korony. Książę Henryk był nie tylko hojnym fundatorem, ale również pasjonatem turniejów rycerskich. Przypisuje mu się również autorstwo znanych do dziś wierszy o tematyce miłosnej. Mimo iż na płycie sarkofagu książę stoi wyprostowany, jego stopy podpierają się na podnóżku, a szaty spływają wzdłuż ciała, pod jego głową zauważyć możemy poduszkę. Taki sposób przedstawienia sprawia, że mamy do czynienia zarówno z władcą zmarłym, jak i wiecznie żywym. Na swoim nagrobku książę ma zarówno atrybuty władcy, jak i rycerza. Odziany jest w bardzo bogaty strój. Jego zbroję przykrywa tunika ściągnięta bogato zdobionym pasem. Na ramiona księcia zarzucony jest płaszcz, związany na piersi taśmą. W dłoniach książę trzyma tarczę i miecz, tak aby w pełnym rynsztunku być przedstawionym Bogu na sądzie ostatecznym. Uwagę zwraca również bogato dekorowana mitra na głowie księcia. Na jej powierzchni zauważyć możemy kamienie szlachetne, jak również bogaty haft aniołów otaczanych przez smoki. Wokół głowy księcia zauważyć możemy również dwie tarcze herbowe. Na jednej z nich przedstawiony został orzeł śląski, druga natomiast przedstawia ukoronowanego orła na czerwonym polu. Wielu badaczy uważa, że nawiązuje ona do dążeń Henryka do zjednoczenia Polski. Na bokach tumby, w grupach lub pojedynczo, pod zdobionymi arkadami przedstawione zostały postaci żałobników. Gdy sarkofag ten jeszcze znajdował się we wnętrzu kościelnym, cały pochód kierował się w stronę ołtarza. Rozpoczyna się on od postaci biskupa, po stronie nóg księcia. Biskup ten utożsamiany jest bardzo często z biskupem wrocławskim Tomaszem II, z którym choć Probus przez wiele lat był skonfliktowany, to w końcu stał się on wykonawcą testamentu księcia. Do najważniejszych postaci przedstawionych wśród żałobników należy natomiast odziana w czerwień księżna Matylda, wdowa po księciu Henryku, podtrzymywana tutaj przez dwie męskie postacie. Warto również wspomnieć, że bardzo istotne są postacie czterech aniołów podtrzymujących płytę z przedstawieniem księcia Henryka. Ich pojawienie się tutaj jest bowiem bardzo symboliczne. Ich zadaniem było zaprowadzenie księcia do raju. Choć nie jesteśmy w stanie wskazać dokładnie, skąd pochodzić mogli artyści, którzy stworzyli to niezwykłe dzieło, zakłada się, że zapewne byli oni zaznajomieni z powstającą wówczas sztuką Francji i Niderlandów. Bez wątpienia znać również musieli dzieła pochodzące m.in. z Marburga. Nagrobek księcia Henryka IV znajdował się w kościele górnym Kolegiaty Świętego Krzyża na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu, świątyni będącej zresztą fundacją księcia Henryka. Tumba sarkofagu w przeszłości faktycznie pełniła swoją funkcję. Do czasów II wojny światowej w jej wnętrzu w drewnianej trumnie złożone były szczątki księcia. W roku 1944 obiekt ten, podobnie jak wiele innych bezcennych zabytków, postanowiono jednak ewakuować. Wówczas rozłożono go na części i przetransportowano do Wierzbnej koło Świdnicy. Tam w 1946 dzieło zostało odnalezione i przetransportowane do Wrocławia.